Głównodowodzący basyście celebransów zmierzał w stronę ołtarza, a we mnie już buzowało. Wydarzenia przyspieszyły, potoczyły się dokładnie tak, jak przedstawiały to później media, posiłkujące się obrazami ze smartfonów współuczestników pasterki, obserwujących przemarsz. Nieoczekiwanie zobaczyliśmy, jak młoda kobieta przeskakuje metalowy opłot sprężyście niczym wiewiórka, dobiega do Benedykta XVI i powala go na ziemię. Ludzie wydają się zdezorientowani, panuje bezład i kompletny zamęt. Przez wszystkie lata, licząc od zajścia w przybytku Pana, przegapiłem fakt, że nie tylko Benedykt odczuł efekt mojego rozżalenia, jakie się rozpękło i niebezpiecznie wezbrało, ponieważ dostrzegłem, że źródła wzmiankują o innych figurach, mianowicie o kardynale Rogerze Echegaray, który złamał kość udową, został natychmiast przewieziony do szpitala, oraz o polskim kardynale Andrzeju Maria Descur, który również zmuszony był opuścić bazylikę. Na mój gust sprzężenie papieża z podłożem było bardzo znamienne. Okazało się brakującym elementem mojego puzzla. Papież leżący na ziemi, na szarym podeście rzymskiej bazyliki. Kiedy zdawało się, że mój świat trzeszczy pod naciskiem manierycznego schematu, czy może sztucznej i metafizycznej gry, jak również, że będę musiał się regułom tej gry podporządkować i przyjąć jej parafialną optykę, on, najwyższy szafarz, główny gestor tej koturnowej blagi, w nieodgadniony sposób łączy się z pierwiastkiem ziemi, jakby na potwierdzenie moich zastrzeżeń. Upadający papież oddał mi nieocenioną przysługę, gdyż pozwoliło mi to utwierdzić się w swoich racjach. Aby wyjaśnić nieuchwytną naturę zjawisk parapsychicznych, które, głęboko wierzę, przepełniają moje istnienie, pomocnym jest określenie właściwego tuningu, to znaczy zsynchronizowania wszystkich składowych procesu realizacji, który z reguły przebiega dynamicznie, a w skrajnych wypadkach w sposób straszliwy i poważny. Ważną rolę pełni tutaj medium bądź grupa mediów, czyli osób kontaktujących się ze sobą, wymieniających impulsy przy użyciu czułej odbiorczej płaszczyzny kwantowej, wymiaru, który najnowsza fizyka ledwo co rozeznaje. Masowy i społeczny charakter sprzężeń kwantowych pozwala dokładniej przyjrzeć się samej ich naturze, jak również uchwycić podstawowe parametry takie jak częstość, zakres, rytm, periodyczność, takoż i fakt, że w ogóle do nich dochodzi. Z punktu widzenia obiektywnej kwantowej natury rzeczy i zjawisk, alias oddziaływań psychofizycznych, problematyczną jest łatwość przekonującego wskazania czynnika tych oddziaływań. Z tej racji niezwykle przydatne w egzegezie tych intrygujących zjawisk jest idea związku, łączności, spójności, zależności, współdziałania, zbioru składników, jak też sumy twórców parapsychicznego dzieła i synchronizacji, która bezbłędnie dostraja podstawowe wymiary miejsca, osób i czasu, w celu wyrażenia się woli, lecz już nie pojedynczej jednostki, a wrażliwego medium. Naturalnie, nie można przekreślać emocji, jak i uzdolnień samego ezoteryka, dostępu do nieograniczonych rezerw umiejętności przetwarzania kwantowego. Te cechy, jak również fakt ścisłej łączności, sprawiają, że medium potrafi pełniej wyrazić siebie, zademonstrować własny potencjał. W związku z tym o osobach zdolnych do przekształceń na poziomie elementarnym, z czym wiąże się zdolność pozawerbalnej komunikacji, można myśleć jako o mobilnych ośrodkach energii i świadomości, tudzież bioplazmy, realizujących własne unikalne podejście oraz strategie, wyrażających swój własny punkt widzenia, wykonujących określony plan.